Za nami kolejna edycja rajdowego kryterium Orlika. Przed nami wręczenie nagród i pucharów dla najlepszych w wszystkich kategoriach i klasach. Z mojej strony pozostaje tylko i wyłącznie podziękowanie dla wszystkich zawodników, którzy zaufali nam po raz kolejny i przyjechali z różnych części kraju. Dziękuję również władzom samorządowym miasta Przasnysz, gminy Przasnysz, jak również gminy Czernice Borowe za możliwość przeprowadzenia prób sportowych na ich terenach. Dziękuję również naszemu sponsorowi, który fundował nagrody w dniu dzisiejszym, to jest firmie Sfeda Audio. Wspomnę tylko też, że impreza została współfinansowana przez Miejską Komisję Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Rajd był niesamowicie szybki, taki dla odważnych. Oczywiście cieszymy się bardzo, że tu jesteśmy, a że nic nie wspomnę, że wygraliśmy ten rajd, już jest w ogóle mega sprawa. Walka była ciężka do ostatniego odcinka tak naprawdę. Oby więcej takich rajdów, oczywiście tutaj na Mazowszu, bo jesteśmy, chociaż ja raz mam w życiu blisko do domu, gorzej z pilotem, który ma zawsze blisko, tak. Tym razem ma dalej. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za zaufanie dla Tomka, gdyż jechałem z nim pierwszy raz, że zaufał mi, poprosił o przyjazd tak daleki, no pierwszy raz tak naprawdę się też wypuściłem w tak dalekie strony. Także jeszcze raz Tomasz, bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaufanie. Za to, dziękuję. Że wróciliśmy cali i zdrowi do domu. Także dziękujemy jeszcze raz. No, wrażenia z rajdu były mieszane na początku, bo nie mogliśmy złapać tempa, rytmu, nie mogliśmy dostosować swojego rytmu do odcinków, opony. No, trochę było problemów, nerwówka, pierwszy odcinek strasznie nerwowy. Odcinki, choć odcinki bardzo fajne, szybkie. No później drugi odcinek już troszeczkę mniej nerwowości było, już było płynno, płynniej, no i generalnie na plus. Wiesz co, mieliśmy też taką sytuację, że serwis nam wgrał nowe oprogramowanie do napędów i nie mogliśmy tego też właśnie ustawić, ale powolutku udało się to w końcu nam. W klasie czwartej zajęliśmy drugie miejsce i tylko o sekundę i 300 tysięcznych. Od miejsca pierwszego, więc jak niektórzy mówią, tak przegrać to jak wygrać. Kolejny raz wracam tutaj, jest naprawdę fajnie, szybko. Odcinki bardzo profesjonalne, bardzo dobrze przygotowane. Także mega zabawa. Dobre miejsce ugraliśmy, trochę też dzięki temu, że zupgradowaliśmy swoje auto od zeszłego roku. No i tym razem zabrałem swoją partnerkę życiową na prawy fotel i spisała się świetnie. Także naprawdę mega. Dodam jeszcze od siebie, że to mój pierwszy rajd i pierwszy raz w takiej roli. Impreza super, bardzo mi się podobała, byłam z profesjonalnym kierowcą, także czułam się bezpiecznie i wydaje mi się, że dawałam radę. Z Damianem zaczęliśmy współpracę dosyć niedawno, jest moim świeżym pilotem, ale sprawdza się bardzo dobrze w tej roli. No dzisiaj troszeczkę zabrakło szczęścia, dostaliśmy 15 sekund kary, co niestety spowodowało, że spadliśmy na drugie miejsce, aczkolwiek czasy robiliśmy dobre, naprawdę przyzwoite, byliśmy zadowoleni ze swojego tempa, troszkę nie trafiliśmy z oponami ze względów regulaminowych i zapleczowych, w sensie mieliśmy opony tylko super miękkie i w dzisiejszych warunkach to były za miękkie opony i po prostu auto troszeczkę było mniej stabilne. Ale wyniki udało się i tak wykręcić. Tak naprawdę wykraliśmy wszystkie odcinki oprócz jednego. Tutaj Jarek wszystko bezbłędnie opowiedział, przekazał, tak więc ja tylko mogę podziękować Jarkowi za szybką, bezpieczną jazdę i na pewno wrócimy tutaj, pokażemy, odegramy się. A mi pozostaje tylko i wyłącznie zaprosić Państwa na przyszły rok, na kolejną już, mam nadzieję, edycję rajdowego kryterium Orlika 2023.